sobotę na polach przy miejscowości Biały Łuk w gminie Słupia Konecka miało miejsce święto 27 pułku ułanów imienia króla Stefana Batorego. Wybór miejsca nie był przypadkowy, to właśnie w tej miejscowości pułk 27 października 1944 roku stoczył jedną ze swoich ostatnich walk. Bitwę sprzed 75 laty pułk wygrał, choć odniósł znaczące straty. 8 jego członków poległo, 27 zostało rannych. Sobotnie obchody zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Jodła z prezesem Dionizem Krawczyńskim na czele. Rozpoczęła je uroczysta msza święta. Następnie wręczono medale i odznaczenia dla zasłużonych, a także pamiątkowe gadżety dla organizatorów tego wydarzenia. W uroczystościach uczestniczył syn dowódcy pułku ułanów Maciej Downar-Zapolski. Został on doceniony przez władze powiatu koneckiego i z rąk starosty Grzegorza Pieca otrzymał specjalne pamiątki. Na miejscu pojawił się także doradca wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek Wiktor Kowalski. Odczytał on list przekazany przez przedstawicielkę rządu w regionie. Szanowni Państwo, z okazji święta pułkowego mam przyjemność złożyć Państwu serdeczne podziękowania za upowszechnianie wartości patriotycznych i przybliżanie młodemu pokoleniu ojczystej historii, a także za kultywowanie najpiękniejszych tradycji polskiego oręża. W święcie oprócz wspomnianych uczestniczyli m.in. żołnierze 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Jodła, władze powiatowe ze starostą Piecem i członkiem zarządu powiatu Jarosławem Staciwą na czele, gospodarz ziemi wójt Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan. Z przeważającą siłą wroga walczyli właśnie partyzanci, w sumie Armia Krajowa, ale tutaj jeszcze ślady tej historii i bardzo się cieszę, że to święto mogło się tu odbyć właśnie 27 Pułku Ułanów w tym miejscu. Tutaj dużo było powiedziane o historii. Ja tylko może wspomnę o tej najnowszej historii, bo miejsce to było zapomniane. W czasie powiedzmy tutaj państwa II Rzeczypospolitej, można by tak nazwać, kiedy po wojnie to miejsce było zapomniane. Ten pomnik upamiętniał to miejsce, ale nie było tu żadnych uroczystości, nic się nie odbywało. Dopiero w zasadzie w roku 2000 niewielka grupa uczniów ze szkoły w Radwanowie podjęła taką inicjatywę i tutaj wspólnie z księdzem proboszczem świętej pamięci Janem Adachą upamiętniliśmy to wydarzenie. To było w okolicach 25 października, czyli w dniu rocznicy bitwy i potem cyklicznie już właśnie w październiku te uroczystości się tu odbywały. Patriotyczne spotkanie na chwilę przerwał rzęsisty deszcz, natomiast nie przeszkodził on w uhonorowaniu poległych specjalnym apelem pamięci z salwą honorową. Hołd znanym i nieznanym żołnierzom pułku, którzy swym trudem żołnierskim znaczyli drogę Rzeczypospolitej do wolności. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonać naszych walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Przywołujemy pamięć obrońcom odzyskanej niepodległości. Wspominamy bohaterów, żołnierzy z pól bitewnych wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, II wojny światowej oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam żołnierzy 203 Ochotniczego Pułku Ułanów, żołnierzy 27 Pułku Ułanów, żołnierzy zgrupowania Stołpecko-Naliwockiego Armii Krajowej oraz żołnierzy Grupy Campinos Armii Krajowej, którzy podnosząc oręż w walce o niepodległość ojczyzny spełnili swój obowiązek, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły i żołnierskie krzyże rozsiane po całej Polsce są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu!
Jednym z elementów uroczystości było także pobranie ziemi, która przed wymarszem tegorocznej kadrówki zostanie złożona na kopcu niepodległości imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie, zwanym także polską mogiłą Mogił. Gromadzona jest tam ziemia z pól bitewnych i miejsc męczeństwa Polaków. Teraz spoczywać będzie tam także ziemia z Białego Ługu. Na zakończenie święta miała miejsce rekonstrukcja historyczna walk z 1944 roku, a wszyscy przybyli mogli poczęstować się żołnierską grochówką.